Dzień dobry, witamy Was w naszym czwartym odcinku pod tytułem Zwierzęta ludzkim okiem. I w dzisiejszym odcinku razem z Agatą będziemy Wam opowiadać o pewnych oczywistościach, ale nie do końca takich bardzo oczywistych, no bo wymagają jednak naszego komentarza, czyli o tym, jak powinniśmy zachowywać się, odwiedzając ogród zoologiczny. No właśnie, jak? No właśnie, nie chcemy nikogo straszyć i mamy nadzieję, że dla większości z Was te zasady są oczywiste i są przestrzegane, ale pamiętajmy, że odwiedzając jakiekolwiek miejsce, które nie jest naszą własnością, powinniśmy respektować zasady, które tam panują. Nie inaczej jest też w ogrodach zoologicznych. I oczywiście wiem, że przychodząc do zoo jesteśmy zazwyczaj rozentuzjazmowani, szczególnie jeśli jesteśmy dziećmi i nie zawsze mamy w głowie dobre zachowanie. Niemniej jednak zasady, reguły i regulamin zostały ustalone głównie dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Was zwiedzających, jak i zwierząt. Pamiętajmy, że zoo to nie jest lunapark, czyli takie miejsce, gdzie czeka Was mnóstwo atrakcji. Oczywiście jest bardzo atrakcyjne. Ale nie oczekujmy, że zwierzęta będą fikały kozły, prezentowały nam się na życzenie, nie wiem, tańczyły, biegały, bo akurat my zjawiliśmy się przed ich wybiegiem. Zoo jest miejscem niesamowitym, zmieniającym się, ale też jest domem dla zwierząt. One tu spędzają całe swoje życie, bardzo często też w konkretnym ogrodzie urodziły się i dla nas to może być krótka wizyta, natomiast one zostają tu non-stop, więc zróbmy wszystko, żeby nasza wizyta nie była uciążliwa dla mieszkańców. Pamiętajmy też, że takie zachowania, jakie czasem się zdarzają, że ktoś przychodzi z pretensją do kasy, prosząc o zwrot za bilet, bo nie udało mu się zobaczyć niedźwiedzia czy żyrafy, bo to akurat miało ochotę, nie wiem, na drzemkę albo na przebywanie w takim miejscu na wybiegu, gdzie ich nie było widać. Cóż, my jesteśmy gośćmi, uszanujmy czas i sposób, w jaki zwierzęta go spędzają. I jedyna rada to naprawdę warto sobie kupić bilet roczny. Dzięki temu będziecie mogli żyć razem z życiem zoo i obserwować wszystko. I nawet jeśli Wam się jednego dnia nie uda zobaczyć wszystkich Waszych ulubieńców, to na pewno będzie to możliwe przy kolejnej wizycie. Tak, jak najbardziej. I wrócimy tutaj jeszcze do pewnego elementu, o którym żeśmy mówili w naszym poprzednim odcinku, w trzecim odcinku, o tym, że rola zoo to jest 5 filarów. Jednym z nich, i to tym filarem takim nie najbardziej istotnym, to jest filar związany z częścią zoo przeznaczoną dla publiczności, tą częścią eventową. Zwierzaki, jak wspomniała Agata, w naszym zoo mają swój dom, swój określony rytm dnia, określone posiłki. Po prostu musimy to uszanować. Taka rada, jeśli ktoś na przykład wychodzi niezadowolony z zoo, bo mu przeszkadza tłum czy harmider, pamiętajcie, zoo jest czynne we wszystkie dni roku, o każdej porze roku, czyli wiosną, zimą, latem i jesienią ma mnóstwo do zaoferowania. Natomiast jeśli ktoś lubi ciszę i spokój, to niech nie przychodzi w weekendy, kiedy tu jest najwięcej gości. Zwierzęta często są zmęczone hałasem i zamieszaniem. Moim zdaniem najlepsza pora na odwiedzanie ogrodu to jest dzień powszedni od momentu otwarcia, czyli od 9:00. I wtedy jest najciekawiej, ponieważ zwierzęta są wypoczęte, głodne, bo czekają na pierwszy posiłek i wtedy są najbardziej aktywne i myślę, że najlepiej je się wtedy ogląda. Pamiętajmy też, że zwierzęta są przyzwyczajone do ludzi, bo przecież żyją wśród ludzi, którzy je oglądają, którzy się nimi opiekują, którzy je karmią, którzy im sprzątają, ale każdy przestrzega wyznaczonych granic. Zwierzęta nie są oswojone i reagują na ludzi w sposób, jeśli są w miejscach, do których się przyzwyczaili, obojętnością. Więc nie ma sensu pukanie, gwizdanie, cmokanie, wrzucanie różnych rzeczy na wybieg, bo w ciepły weekend potrafi tutaj przyjść kilkanaście tysięcy ludzi i ogromna część z nich właśnie takie zachowania prezentuje i gdyby zwierzaki zwracały na to uwagę, to by po prostu dostały kręćka. Więc dopóki jak gdyby nie naruszycie granicy zwierzęcia, czyli nie wejdziecie na wybieg, to będą obojętne, nie będą zwracać na Was uwagi. Oczywiście to się wszystko zmieni, jeśli tą barierę przekroczycie i na przykład wsadzicie rękę tam, gdzie nie trzeba, czyli gdzieś za ogrodzenie albo
co gorsza, przejdziecie przez barierkę i znajdziecie się bezpośrednio na terytorium zwierzęcia. No i wtedy sytuacja zaczyna być niewesoła, ponieważ jesteście w jego rewirze i zwierzę czuje się w obowiązku bronić, albo, co w sumie jest jeszcze gorsze, czuje się zagrożone i będzie chciało uciekać. I teraz są dwie opcje. Jeśli zwierzę jest agresywne, to oczywiście w większości przypadków nie mamy z nim żadnych szans, ponieważ zwierzęta są od nas większe, silniejsze, mają bardziej sprawne mięśnie, mają o wiele większe od nas zęby albo ostrzejsze dzioby, więc nie polecam takiego kontaktu. Ale sytuacja jest niewesoła również, jeśli my przestraszymy zwierzaki. Niestety co jakiś czas dochodzi do takich sytuacji, kiedy ktoś niepokornie wejdzie tam, gdzie go być nie powinno i przestraszone obcym na swoim wybiegu zwierzę zrywa się do ucieczki. Pamiętajmy, że jeśli uciekamy, gdy się boimy, to nie za bardzo mamy czas zastanowić się nad strategią i przemyśleć, dokąd zmierzamy. I bywają takie przypadki, mieliśmy tak z antylopą Bongo, która spłoszona przez niegrzecznego zwiedzającego wpadła w ogrodzenie i zrobiła sobie krzywdę. Pewnie byliście świadkami, osoby, które odwiedziły nasz ogród zoologiczny, kiedy nasze żrafy, nasza trójka żraf była nieco bardziej oddzielona od was ogrodzeniem niż zazwyczaj. Wynikało to z tego, że żrafy do nas przyjechały z innych ogrodów zoologicznych i wśród naszego żrafiego stada była bojaźliwa żrafa Justyna. Właściwie słowo była chyba jest nadal aktualne, bo ona po prostu jest taką żrafą, która wymaga większej atencji, również ze strony zwiedzających, czyli po prostu większego spokoju. Czyli szanujmy wszelkiego rodzaju ogrodzenia, które są przy zwierzakach, bo one po prostu nie są bez powodu. Właśnie, dobrze, że wspomniałaś o Justynie, bo to jest prawdziwa agentka. Pamiętajmy, że zwierzęta, tak jak ludzie, mają różny charakter, różne usposobienie. Oczywiście część tych cech jest charakterystyczna dla danego gatunku, ale są też cechy osobnicze. I Justyna jest, krótko mówiąc, neurotyczką, jest niezwykle bojaźliwa, lękliwa. I wyobraźcie sobie, że opiekunowie w pierwszej fazie, jak ona tutaj była, to musieli nawet uważać na kolor końcówki mopa, bo zwykle my to podłogę końcówką o kolorze czerwonym, tak? Jeśli mop się zużył i wymieniono go na inny, to się okazało, że zmiana barwy na tej końcówkę miała znaczenie dla Justyny. Bardzo często też część żrafiarni, ta, gdzie są szyby, przez które można obserwować żrafy, jest odgrodzona takim plastikowym łańcuchem. Chodzi o to, żeby nie podchodzić zbyt blisko i nie straszyć zwierząt. Pamiętajmy, wszelkie komunikaty czy zakazy albo prośby o określone zachowanie naprawdę mają sens. Nie są dlatego, żeby komuś utrudnić życie, ale dbamy o nasze zwierzęta i o ich bezpieczeństwo. Pamiętajmy też, że nasze wyobrażenie na temat zwierząt nie zawsze jest zgodne z prawdą i to, że my oglądamy zwierzęta w środku miasta na rodzinnym spacerze, wcale nie znaczy, że one są wszystkie miłe i wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, więc darujmy sobie próby głaskania, wkładania palcy między kraty, bo często mylnie interpretujemy zachowania zwierzaków i na przykład małpy, które przychodzą bezpośrednio. Małpy są niezwykle inteligentne i dość chętnie wchodzą w interakcje ze zwiedzającymi, ale mają zupełnie inne oczekiwanie, niż by się nam mogło wydawać. I teraz tak, bardzo często jest tak, że do określonej wysokości, przez którą oglądamy małpy, jest szyba, natomiast nad tą szybą może być siatka. I zdarzyło się tak, że jeden ze zwiedzających wsadził na barana swoje dziecko, żeby jak gdyby lepiej mogło widzieć i uwaga, żeby mogło dosięgnąć tej przestrzeni, gdzie jest siatka i żeby mogło pogłaskać małpę. I jak to się skończyło? Z miejsca próbą ugryzienia. To nie jest tak, że zwierzęta na nas patrzą, bo nas lubią, bo chcą wejść z nami, nie wiem, nawiązać jakiś kontakt. Nas jest w ogrodzie tysiące i one nie są w stanie skupiać uwagi, no chyba, że jesteście naprawdę wyjątkowi. Tak, dodam jeszcze, że zobaczcie, jesteśmy dzisiaj w budynku gadu, w budynku herpetarium, stoimy przy krokodylach. Zobaczcie, tutaj jest szyba. Ta szyba służy temu, żeby właśnie nasi mali goście mogli obejrzeć zwierzaka, który na dole sobie spoczywa. Bardzo często spotykamy się i reagujemy na to z sytuacjami takimi,
że właśnie na baranach jakiegoś pana zazwyczaj siedzi maluch i ogląda to, co jest na dole. Absolutnie jest to niedozwolone, jest to po prostu niebezpieczne. Natomiast podobna sytuacja również występuje dość często przy wybiegu nosorożców. Ja wiem, że zrobimy wszystko, żeby nasze pociechy mogły zobaczyć wszystko albo więcej i bezrefleksyjnie na przykład sadzamy je na ogrodzeniach przy basenie fok albo jeszcze gorzej przy niedźwiedziach polarnych. Niedźwiedzie polarne są jednymi z najbardziej skutecznych i niebezpiecznych drapieżników, więc taka potencjalna ofiara na pewno nie zostałaby niezauważona, więc naprawdę uważajmy. Ja wiem, że zoo jest miejscem, gdzie się miło spędza czas i zróbmy wszystko, żeby tak było, bo jeśli ktoś wpadnie na wybieg, to już naprawdę miło nie będzie. Oglądając zwierzęta, już oczywiście pamiętajmy, żeby nie zakłócać im spokoju, ale na pewno wszystkie, które są na ekspozycji, są żywe, więc nie ma najmniejszego powodu, żeby dźgać je patykiem albo, nie wiem, pukać w szybę. Bardzo często jest tak, że w okolicach, gdzie jest dobre pole do obserwowania danego zwierzęcia, jest po prostu otoczenie ogołocone z roślinności. Zobaczcie tutaj, piękne liście bananowca, ten dopiero odrasta, to dlatego, że od jakiegoś czasu nie bywają tu rzesze zwiedzających, ale ludzie potrafią to obrywać i dźgać krokodyla albo wrzucać różne przedmioty na jego wybieg, tylko po to, żeby się przekonać, że jest żywy. Tak, on jest żywy, krokodyle nie są generalnie jakieś super aktywne, nie wywijają tutaj chałupców, spędzają czas trawiąc posiłek, jeden tygodniowo dostają, ale dość obfity, więc potrzebują spokoju, żeby to strawić. Natomiast sytuacja się zmieni diametralnie, gdy ktoś tam będzie chciał bardziej namacalnie sprawdzić, czy one żyją. Żyją i potrafią być wbrew pozorom bardzo szybkie. Czyli nie zrywamy nic, nie pukamy i flesze. To jest też bardzo ważna informacja. Przed wejściami do wielu obiektów jest ikona z przekreślonym aparatem, a właściwie nie aparatem, tylko lampą błyskową. Zdjęcia możecie robić dowoli, ile tylko chcecie, ale w zamkniętych przestrzeniach nie używamy lampy błyskowej. Wyobraźcie sobie bowiem, że ktoś przez cały dzień tysiące razy błyska wam fleszem po oczach. Może to być raz, że uciążliwe, a dwa niebezpieczne dla zdrowia i może powodować jakieś neurologiczne problemy. Ten kłopot mamy szczególnie w przypadku akwarium morskiego z rekinami, właściwie z rekinkami, bo one są dosyć malutkie, niemniej jednak są. I tam nagminnie zwiedzający używają flesza. Zdjęcia tak, aparaty, lampa błyskowa absolutnie nie. Wracając jeszcze do hałasów, o których wspomniała Agata, wywołanych na przykład pękającym balonem, dodamy, że również prosimy naszych gości, żeby nie przychodzili do nas z hulajnogami, rowerkami i całą resztą różnych pojazdów kołowych, mało kołowych. Dlaczego? Toczymy o to niesamowite wojny ze zwiedzającymi, wojny w cudzysłowie, rzecz jasna. Wiemy, że nie zawsze dzieci chętnie spacerują, szczególnie na tak dużej przestrzeni, jaką dysponuje ogród zoologiczny. I chętnie przyprowadzamy nasze pociechy na rowerkach biegowych. Chcielibyśmy tu wprowadzić hulajnogę, mieć na nogach rolki albo przy sobie deskorolkę. Absolutnie nie. Pierwszy powód jest prozaiczny. W tak ogromnym tłumie zwiedzających, jaki się czasem zdarza, wyobraźmy sobie, że teraz wszyscy po prostu mkną na rowerach, hulajnogach, deskach, wrotkach, deskorolkach. I co? No i możesz dojść błyskawicznie do kolizji. To jest zrozumiałe i niefajne. Drugi powód jest jeszcze ważniejszy. Pamiętajmy, że zwierzęta są dzikie i kierują się instynktem. I jeśli zobaczą nagle przed wybiegiem mknące coś, to instynktownie wzbudza to oczywiście w drapieżnikach chęć pogoni, chęć ucieczki. Nikt wam nie zagwarantuje, że na przykład nagle coś się nie pojawi na wybiegu. Poza wybiegiem, no i wtedy będzie bieda. Oczywiście żartuję, ale może być tak, że zwierzę próbując dopaść potencjalną ofiarę wyskoczy i rozbije się o ogrodzenie i zrobi sobie krzywdę. Więc to jest drugi powód, dla którego nie zgadzamy się na przynoszenie tego typu sprzętów do zoo. I jeszcze mamy bardzo ważną rzecz do omówienia z Agatą, czyli odżywianie zwierzaków przez naszych drogich zwiedzających, którzy koniecznie uważają, że trzeba nasze biedne, niedożywione maleństwa
dokarmić. To jest nasz bezsprzecznie, właściwie nie nasz, ale naszych podopiecznych, największy problem. Człowiek ma w sobie coś takiego, że za wszelką cenę chce kogoś nakarmić, jak gdyby w ten sposób dając wyraz swoim uczuciom, dobrym intencjom i trosce o danego zwierzaka. To już są babcie dokarmiające wnuczków, my wszyscy przekarmiający nasze zwierzaki. No i rzecz jasna zwiedzający, którzy karmią co tylko, tym, co tylko mają pod ręką, wszystkie zwierzęta, zupełnie bezrefleksyjnie. A jak nie mają, to sobie organizują. Oczywiście, że tak, i znowu te poobrywane liście, połamane gałęzie. Więc problem jest dosyć złożony. Po pierwsze, zwierzęta, które mieszkają w ogrodach zoologicznych, mają ściśle określoną dietę. W zależności od gatunku, swojego statusu w stadzie czy w grupie, momencie życia, w którym się znajdują, potrzeb, więc to jest wszystko ustalone. Jeśli my je zaczynamy wprowadzać jakieś elementy dodatkowe do diety, no to wiadomo, że zakłócamy cały cykl i to się bezsprzecznie odbija na ich stanie zdrowia. Czyli konkluzja jest taka, zwierzęta w zoo nie są głodne, nie potrzebują naszego gastronomicznego wsparcia. Po drugie, zwierzęta są dzikie, więc jeśli ktoś wsadzi gdzieś rękę czy przejdzie przez ogrodzenie w celu nakarmienia zwierzaka, to nie będzie tak, że to zwierzę po prostu się poczęstuje tym, co mamy do zaoferowania i sobie odejdzie. Może się zdarzyć tak, że po prostu ugryzie kogoś, tak? Albo udziobie, albo udrapie, bo nie zawsze nasze intencje są tak jasne dla zwierzaka. Po trzecie i właściwie w 99%... I poczekaj, tu przerwę ci, bo tutaj w tym momencie mamy naprawdę zagrożenie życia takiego człowieka. Więc w takim przypadku to człowiek będzie ratowany, nie zwierzę. Mało tego, jeśli ktoś jak gdyby przekroczy granicę i znajdzie się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, to wiadomo, że my będziemy ratować człowieka, nie zwierzę. To jeśli by doszło do bezpośredniego zagrożenia życia, my będziemy ratować człowieka, czyli odstrzelimy o zgrozo niedźwiedzia. Mimo że głupstwo, głupotę popełnił człowiek, jest jednak tak, priorytet. Priorytet, dokładnie tak. Kolejny aspekt odżywiania niewłaściwego to jest to, czym karmimy. Zazwyczaj mamy przy sobie to, co sami lubimy. Też dla nas nie zawsze jest to zdrowe, ale są to chipsy, herbatniki, lody, gofry. I wciskamy to zwierzakom. One instynktownie bardzo często to jedzą, natomiast później to się bardzo źle kończy. Bywa tak, że po weekendzie, czyli tym okresie, gdzie odwiedza nas szczególnie dużo zwiedzających, zwierzaki mają jak jeden mąż prawie wszystkie kłopoty gastryczne, czyli mają rozwolnienie, bóle brzucha, wtedy idą na dietę, często są jak gdyby odizolowane, żeby mogły dojść do siebie. No i nasza chwilowa przyjemność związana z dawaniem jedzenia niestety bardzo źle wpływa na zwierzęta. Kolejna akcja, nawet gdybyśmy mieli super rzeczy, bo wiemy na przykład, że słonie jako roślinożerne zwierzęta mogą zjeść, dajmy na to, jabłko, prawda? Nic im się złego nie stanie, jeśli wielki słoń zje jedno jabłko. Ale uwaga, jeśli tysiące ludzi, którzy przychodzą do zoo, każda z takich osób da jedno jabłko, to z jednego robi się tysiąc, no i już ilość ma znaczenie i wtedy to zupełnie inaczej wygląda. I kolejna rzecz, której nie widać na pierwszy rzut oka, karmiąc zwierzęta zakłócamy hierarchię. Opiekunowie podając posiłki dokładnie wiedzą, kto je pierwszy, komu co się należy i rozdając porcje, biorą to wszystko pod uwagę. Natomiast jeśli ktoś stanie przed wybiegiem i zacznie rozrzucać smakołyki, no to się tworzy galimatias. Można to zaobserwować u pawianów, tak? Najsilniejszy osobnik zawsze jest pierwszy do jedzenia, natomiast jeśli my rzucimy komuś, kto stoi niżej w hierarchii, to on automatycznie podpada swojemu wodzowi i często tego typu zachowania wiążą się z nagłymi walkami i zwierzęta między sobą rywalizują o jakieś pożywienie i są urazy, są różnego rodzaju nieszczęścia, mało tak jak już ten pokarm zostanie zjedzony, to historia pozostaje dalej aktywna, bo już wiadomo, że ten, który się nie podporządkował, będzie miał cięższe życie i ten powrót do właściwego porządku w grupie trochę trwa. Tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale jednak to istnieje. I wrócę jeszcze do słoni. Kiedyś był taki przypadek, że jeden ze zwiedzających, który bywał tu regularnie, paradował przed wybiegiem słoni z dwiema wielkimi reklamówkami jabłek. No i wszystko by się zgadzało, prawda? Słoń, jabłka, może nie jest to podstawa pożywienia słonia, ale nie powinny mu zaszkodzić. I po prostu rozrzucał te jabłka na wybiegu, krótko mówiąc, przerzucał przez fosę. Wynik był taki, że wszystkie słonie, które były wtedy na wybiegu, zleciały się do jabłek
i konkurując ze sobą zaczęły się przepychać. Teraz wyobraźmy sobie, że w wyniku takiej przepychanki jeden słoń spycha drugiego do fosy, złamana noga po historii, tak? No raczej byłoby nam ciężko poskładać do kupy słoniową nogę, ją unieruchomić i doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Więc nie, dlatego są zakazy, nie karmimy, bo to ma same negatywne skutki. Tak, bo to ma skutki również i to, co wspomniała Agata, związane z leczeniem i z odłączeniem od stada, dlatego że takiego zwierzaka, tutaj myślę o małych małpkach, a mieliśmy takie przypadki, oczywiście były odizolowane od stada przez nasze służby weterynaryjne i były leczone. Oczywiście powróciły z powrotem do stada, natomiast ten powrót to nie jest tak, jak sobie wyobrażamy, otwieramy drzwi i dalej jesteśmy serdecznie witani przez naszą rodzinę. To wymaga czasu, to wymaga wysiłku i pewnej również znajomości psychiki zwierzaków. Tak i nie zawsze się to udaje, bo jeśli ktoś ma jak gdyby słabszą pozycję w stadzie i na skutek działań osób trzecich zostanie od tego stada oddzielony w celu na przykład rehabilitacji przewodu pokarmowego, to tam ci tylko skorzystają z okazji i bynajmniej nie przyjmą z powrotem takiego delikwenta i co? No i ten biedak musi być odizolowany przez cały czas, a my zazwyczaj wtedy szukamy mu jakiegoś innego miejsca w innym ogrodzie zoologicznym, jeśli konflikt jest na tyle poważny. I kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Zoo jest ogromne, pełne ciekawych miejsc, ale ma też mnóstwo miejsc, które są absolutnie niedostępne dla zwiedzających. Zoo to jest wielkie przedsięwzięcie, kombinat i pracuje tu mnóstwo ludzi, żeby spełnić wszystkie potrzeby zwierząt. I to są nie tylko opiekunowie, którzy karmią i sprzątają, ale to jest też dział warsztatów, dział ogrodników, dział kwarantanny, gdzie właśnie przebywają te czasowo niedysponowane zwierzęta. Czyli mnóstwo przestrzeni, która nie jest przeznaczona dla zwiedzających. I skoro jest zakaz wstępu, to bardzo proszę go respektować. I tak, zwierzęta przebywające na kwarantannie potrzebują spokoju, więc jeśli tam nagle zawędruje wycieczka z rozentuzjazmowanych zwiedzających, no to wiadomo, że źle się to skończy. Najlepszą analogią będzie taki przykład, że wyobraźmy sobie, że zapraszamy gości, którzy zamiast bawić się z nami i miło spędzać czas w salonie, nagle myszkują po piwnicach, zaglądają do garderoby czy plądrują, bo są ciekawi, jak tam u nas jest. Ja wiem, że ciekawość jest czasem warta zaspokojenia, ale jest to raz, że niekulturalne, a dwa, może być niebezpieczne i dla zwierząt, i dla zwiedzających. Zatem poruszamy się tylko i wyłącznie po ścieżkach, a naprawdę jest mnóstwo rzeczy do zwiedzania i nikt nie poczuje niedosytu. Łącznie z tym, że jak już mówimy o ścieżkach, to musimy dodać, że mamy bardzo fajną ścieżkę, którą żeśmy specjalnie skonstruowali z udziałem artystów plastyków dla osób słabowidzących i niedowidzących. Tak, można obejrzeć cały szereg zwierząt dłońmi, bo są brązowe statuetki różnych gatunków, a towarzyszą im tabliczki z opisem w alfabecie Braille'a, więc ci, którzy nie są w stanie doświadczać wzrokiem, mogą doświadczać to dotykiem, no i rzecz jasna korzystać z innych zmysłów, jak choć zmysł węchu, bo zoo jest przebogate, jeśli chodzi o zapachy. I tutaj dotykamy kolejnego problemu. Bardzo często jest tak, że ktoś gdzieś wchodzi i mówi: o rano, no jak tu śmierci, c'est la vie, po prostu zwierzęta mają swoje różne zapachy. Co więcej, każde zwierzę pachnie inaczej i jeśli na przykład mamy kontakt z opiekunem słoni, to wierzcie mi, on zupełnie inaczej pachnie niż opiekun żyraf czy opiekun nosorożców. To są zapachy zwierząt i po prostu się z tym pogódźmy. Takie warunki panują w zoo, takie zapachy są tu wszechobecne i to nie wynika z zaniedbania pracowników, tylko ze specyfiki miejsca i tyle. Tak, i od razu mi się tutaj nasuwa na myśl sytuacja z naszymi białymi niedźwiedziami polarnymi, które powinny być według niektórych idealnie białe, jak z reklamy proszku, no ale białe to one tak do końca nie są, bo one po prostu na przykład, kiedy jest dogodna pora, kiedy jest nieco cieplej, bardzo lubią tarzać się w korze i wtedy naprawdę nie mają białego koloru, ale nadal są to niedźwiedzie polarne. Dokładnie tak i nic tego nie zmieni. Tu znowu dochodzimy do tego, że człowiek sobie interpretuje różne rzeczy na swoją modłę i według swojego sposobu myślenia, a czasami warto wczuć się w tego obserwowanego. Niedźwiedź jest zwierzęciem niezwykle aktywnym i lubi robić bardzo różne rzeczy, więc skoro mieszka w Warszawie, to nie zawsze jest taka piękna zima, jak teraz mamy w tym roku, więc żeby zapewnić mu różne atrakcje, ma część wybiegu wysypane korą.
albo torfem, druga część wybiegu jest wysypana piaskiem, trzecia to jest trawa i on z każdego tego elementu wybiegu korzysta, tarza się, tak, wyciera, więc nie zawsze jest biały i czysty, ale zapewniamy, że zawsze jest zadowolony z siebie i szczęśliwy. Mówiłam już, że fajnie jest odwiedzać zoo nie w weekendy, kiedy jest mnóstwo ludzi i ogromne kolejki do kas, więc jeśli już przychodzicie w weekendy, to pomyślcie o innym sposobie kupna biletów, na przykład online. Też jest taka możliwość. Rzecz jasna, moim ulubionym rozwiązaniem jest bilet roczny, który wcale nie jest taki drogi, a otwiera możliwości i możecie, mając go, żyć życiem zoo i poznać dokładnie wszystkich jego mieszkańców. Ale jeśli już stoicie przed kasą, pamiętajmy, zoo, warszawskie zoo jest jednostką budżetową. Należymy do miasta i nie kto inny, tylko miasto ustala ceny biletów, więc naprawdę bezcelowe jest, co się niestety często zdarza, targowanie się z panią w kasie o ceny biletów albo wymuszanie promocji, albo proszenie o jakieś zniżki. Pani w kasie po prostu nie jest władna udzielać tego typu rabatów. Krótko mówiąc, cennik jest na naszej stronie, można się z nim zapoznać. No i innego wyjścia nie ma. I doradzamy wszystkim odwiedzającym, również tym, którzy mają kartę roczną, czy mają zamiar ją nabyć, aby uzbroili się w cenną cnotę, jaką jest cierpliwość. Cierpliwość do obserwacji zwierzaków. Tak samo na przykład mieliśmy wielokrotnie zapytania, czy na wybiegu pantki rudej jest w ogóle pantka ruda. Otóż jest. Teraz, kiedy mamy zimę, kiedy kręcimy ten odcinek, na właśnie tym białym płaszczu śniegu można ją lepiej dojrzeć, natomiast jak najbardziej jest, wszystkie zwierzęta również są, ale niektóre wymagają cierpliwości. To na przykład jest pantka ruda, drugi przykład pewnie wilki grzywiaste i pewnie jeszcze byśmy kilka wymyśliły. Takin, nachury, nawet nosorożec bywa na śniegu, więc jest ich co niemiara. Mi przyszło do głowy jeszcze coś dodatkowego. Bardzo często dzwonią do nas ludzie z takimi niesamowitymi prośbami. Im się wydaje, że są to niesamowite, a niestety jest ich dużo, więc to jest nagminne. Na przykład ktoś ma narzeczoną albo narzeczonego i chciałby sprawić jej przyjemność na imieniny i pozwolić jej nakarmić lwa. Lub pogłaskać. Albo tak, pogłaskać niedźwiedzia. Właśnie. Po pierwsze, takich próśb mamy dużo. Po drugie, nawet gdybyśmy chcieli je spełnić, to wyobraźmy sobie, że wszyscy, którzy obchodzą imieniny, nagle wchodzą do nas i wszyscy głaszczą tego biednego niedźwiedzia czy lwa, pod warunkiem, że to w ogóle by mogło dojść do skutku, a jeśli by doszło, to by zakończyło się tragicznie. Ale nawet jeśli ten przysłowiowy niedźwiedź czy lew byłby łagodny, to teraz wyobraźmy sobie, że każdy go głaszcze po głowie. To jest mniej więcej tak, jakby, nie wiem, stado ludzi nagle zaczęło mnie głaskać po głowie, na pewno bym się tym zirytowała. Więc nie, takie prośby wsadźmy sobie między bajki i wyobraźmy sobie, jak my byśmy się czuli w takiej sytuacji. Tego typu egzotycznych próśb nie spełniamy. Natomiast jeśli byście chcieli posłuchać czegoś o naszych zwierzakach, albo macie jakieś swoje wymarzone tematy, to myślę, że chyba by się dało coś zrobić, prawda? Tak, bo dla nas wszystko jest oczywiste, bo my tu przychodzimy codziennie, my tu pracujemy, natomiast wyobrażam sobie, że jest mnóstwo kwestii, które mogą być dla Was ciekawe. Nie wiem, może byście chcieli, żeby na naszym miejscu wystąpił lekarz weterynarii i opowiedział Wam o tajnikach swojej pracy, albo opiekun konkretnego zwierzaka, pytanie jakiego. Albo byście chcieli posłuchać o losach jakiegoś określonego gatunku. Więc możemy się nad tym zastanowić. Prosimy Was o interakcję, kontakt. Odzywajcie się do nas na czacie. Takie prośby spełniamy. Takie prośby spełniamy. I pamiętajcie, że trzeba nas koniecznie odwiedzać. W godzinach, o których powiedziała Agata, byłoby świetnie. Oczywiście nie dla każdego jest to dogodne. I pamiętajcie, cierpliwość jest cnotą, która w zoo jest bardzo pożądana. Szczególnie właśnie, jeśli chcemy poobserwować te zwierzaki, które nie od razu za pierwszym razem nam się pokażą na wybiegu. Bo się pokażą za drugim. Bo się pokażą za drugim. Być może trzeba trochę dłużej postać, poświęcić nieco więcej czasu, nie przebiec 5 minut przed danym wybiegiem, troszkę dłużej, niech to potrwa. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do kolejnego, następnego spotkania. Do widzenia. Do widzenia.